Witamy bardzo serdecznie w Galerii Lufcik w Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków. Dzisiaj piątek 13, ale dla nas bardzo szczęśliwy dzień, ponieważ mamy zaszczyt gościć twórców ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, którzy prezentują swoje dzieła, ilustracje. Są to ilustracje z kolekcji literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i wystawa nosi tytuł Ilustracje cytowane. W wystawie wzięło udział 10 twórców: Janusz Andrzejczak, Bożena Boba-Tyga, Tamara Bołdak-Janowska, Grzegorz Gortat, Joanna Jagiełło, Piotr Milner-Nieckowski, Joanna Sędlak, Marek Sołtysik, Dorota Suwalska i Piotr Wojciechowski. Łączy ich jedno, wszyscy nie tylko są ilustratorami, lecz także pisarzami. Na ilustracje patrzą więc przez pryzmat literatury. Witam również bardzo serdecznie panią wiceprezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału Warszawskiego, panią Małgorzatę Karolinę Piekarską i przekazuję jej mikrofon i wszystkim gratuluję wspaniałej wystawy i bardzo, bardzo cieszymy się, że możemy państwa gościć w naszych progach. Dziękuję bardzo, dziękuję pani wiceprezes w ogóle za możliwość zrobienia i pokazania tutaj tej wystawy. Powiem, że pomysł wziął się stąd, że kiedy dostaliśmy dofinansowanie na kolekcję literacką, czyli uzyskaliśmy możliwość wydawania niszowych książek, książek dla dorosłych, ja stwierdziłam, że pora jest wrócić do dawnego, dobrego zwyczaju, kiedy książki dla dorosłych również posiadały ilustracje. Ponieważ z wykształcenia jestem historykiem sztuki, więc ilustracja książkowa jest mi szczególnie bliska, jestem na nią wrażliwa. Książka, jak to u pisarza, też jest takim elementem, który jest częścią życia, więc siłą rzeczy chciałam, żeby książki, które wydaje jako, nazywamy to dyrektor wydawniczy wydawnictwa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału Warszawskiego, żeby to były książki ilustrowane. Jednocześnie, ponieważ tarcza była związana z tym, że była pandemia, więc chciałam, żeby z tej tarczy skorzystali tylko nasi członkowie. I jedynym obcym ciałem jest tutaj drukarnia, co wynika z tego, że nikt z członków SPP nie jest drukarzem i nie posiada własnej drukarni. Natomiast wszystko przy książkach zrobiliśmy sami. Od tekstów, co jest oczywiście logiczne, przez korektę, skład, łamanie i ilustracje. Więc wszyscy ilustratorzy są również pisarzami. Natomiast skąd wziął się tytuł Ilustracje cytowane? To oczywiście mogą państwo przeczytać z tyłu tego folderka, bo nie ośmielam się tego nazywać katalogiem. Mianowicie jedna z wydanych przez nas książek nosiła tytuł Wiersze cytowane i był to tomik wierszy w przekładzie Anny Bańkowskiej. Ona te wiersze zbierała przez 50 lat swojej pracy translatorskiej. Ponieważ do wielu książek proszono o przetłumaczenie fragmentu, na przykład dwu wiersza, ona tłumaczyła zawsze cały wiersz. I cały wiersz sobie zostawiała, oddawała te dwa wersy. I w ten sposób przez 50 lat zebrało się tych wierszy kilkadziesiąt, które się złożyły na taką książeczkę właśnie wiersze cytowane. Pomyślałam, że ponieważ te ilustracje też są takimi cytatami z 27 książek, bo widzą tutaj państwo ilustracje z książek wydanych w pierwszej i drugiej serii kolekcji literackiej, więc ilustracje cytowane to jest dobry tytuł do wystawy, która jest zbieraniną. Nie lubię tego słowa, ale taki jest fakt. Ilustracji z książek, które są zarówno poetyckie, jak i są opowiadaniami, esejami o literaturze, więc i na dodatek są ilustracjami różnych
które powstały w różnych technikach, bo nie tylko 10 autorów, ale tych 10 autorów tworzyło te ilustracje w różnych technikach. Dlatego, że jest tutaj i piórko, i ołówek, i technika komputerowa, i przetworzona fotografia, więc można po prostu zobaczyć zupełnie różne tematy, tak jak różne tematy były tych tomików, różne techniki, ale też różne spojrzenie na literaturę, które jest obecne w tych pracach. Ja oczywiście mam swoje typy i oczywiście mam ilustracje, które mi się podobają bardziej niż inne, natomiast nie zmienia to faktu, że wszystkie traktuję jakby były moimi dziećmi, dlatego że moim marzeniem było, żeby wydać te książki z ilustracjami, a potem miałam drugie marzenie, żeby zrobić z nich wystawę, a trzecie jest takie, żeby ta wystawa pojeździła trochę po Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz za to, że przytulił nas Związek Polskich Artystów Plastyków. Dziękuję bardzo. Wystawę uważam za otwartą. Zapraszam do oglądania i do rozmów z autorami i z panią kurator wystawy. Dziękuję.